Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Avia i moi drodzy, jesteśmy w kolejnym odcinku z wyzwania wielopokoleniowego wraz z Joną. I jak już na samym starcie widzicie, mamy tutaj zrobioną nową haciendę. Tak właśnie zostało zagospodarowane 15 ponad tysięcy naszej Jony. Co prawda powiem Wam tak, nie ocenię się książki po okładce i zaraz zobaczycie, ponieważ to wnętrze jest dosyć ładne, już zaczyna się, tak jak ja tu mówię, powoli tutaj coś dziać. Jak widzicie, tej drogę nam porosły już jakieś kwiatki i ona sobie na razie zamkniemy to. Postawiłam jakieś drzewo z dodatków, jakoś, nie wiem, bardzo ładne było to, sobie stwierdziłam, że czemu nie. Tutaj postawiłam też z jakichś dodatków taki karmnik dla ptaków, chyba tak to mogę nazwać. Karmnik mi się spodobał i do karmnika po prostu potrzebowałam drzewo, no jak żeby inaczej. Jak widzicie, też tutaj postawiłam sobie rower. Rower postawiłam, bo nigdy z niego nie korzystałam. I tak, jeszcze na przerwę na chwilę, jeżeli chodzi o cutscenkę, omówimy ją zaraz, powolutku, spokojnie. Tak czy siak, właśnie tutaj, jeżeli patrzymy na ten dom z zewnątrz, tutaj nadal mam takie ognisko przy krzaczkach, jakbyś, wiecie, coś zapaliło, to się wszystko schajczy. No tak od razu, lecimy z grubej rury. Tutaj też mamy jakiś taki kącik do siedzenia. Tutaj jeszcze mogłabym jakiegoś kwiatka postawić, ale to już następnym razem. Jak widzicie, ja powiem Wam szczerze, nie jestem tutaj, może nie to, że fanką, ale nie jestem po prostu stworzona do budowy. Ja z budową w Simsach mam mało co wspólnego. Jeżeli chodzi o kas, no to mogę powiedzieć, że gdzieś tam się jakoś orientuję, co, gdzie, jak zrobić. Jeżeli chodzi o budowę, jestem ciemna w tym. Zielona, jak to też można powiedzieć. Bo nasz domek jest po prostu prostą konstrukcją złożoną z dwóch prostokątów, bo nic innego mi do głowy nie przyszło i po prostu nie wpadło. Też na samym początku się męczyłam, żeby cokolwiek z tym domkiem zrobić, bo nie potrafiłam złapać jakiejś takiej weny, żeby coś tutaj wymodzić. Ale cóż, jakoś myślę, że się udało. Też na samym początku chciałam tutaj sobie zrobić okienka, ale te okienka zachodziły mi na drzwi. No i wiecie, jak to jest, no coś się chce, ale się nie może. No po prostu taka masakra. I tak, też przy ozdabianiu tej tego domku, widzicie, jakimiś takimi pnączami, zamiast okien dałam tutaj właśnie też jakieś kwiatki. Znalazłam tutaj taki stolik chyba do tworzenia kwiatków, tak mi się wydaje. Ja jeszcze z niego nigdy nie korzystałam, więc bardzo chętnie sobie z niego skorzystam. Nie wiem, w jakim dodatku, pakiecie czy akcesoriach to doszło. Możecie mi tu napisać. I też tutaj mam, jak widzicie, ul. Z ula też nigdy nie korzystałam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Ja jestem po prostu szczerze zaciekawiona, czy to będzie teraz działać, czy nie. No jak klikniemy, nie mamy na razie silnej więzi z pszczołami. Okej, czy jakoś będziemy musieli sobie tę więź zbudować. No zobaczymy, jak to wygląda. Możecie mi napisać w komentarzach, jak się tego wszystkiego używa, no bo ja niestety nie mam zielonego pojęcia. Też widzicie, że powiększyłam sobie ogród. Nic tutaj nie sadziłam na razie, bo no posadzę sobie, myślę, że te roślinki z tych różnych pór roku. Zobaczymy, jak to będzie rosnąć. I cóż, moi drodzy, też chyba rachunki nam przyszły, no ale rachunków nie jesteśmy w stanie na ten moment opłacić. Musimy szybko sobie zebrać pieniądze, bo jeżeli nam odetną wodę czy prąd, to będziemy dosyć ukarani tutaj. Ale cóż, no i tak, moi drodzy, tak się prezentuje tutaj właśnie ten dom. Ja już też widzę na samym początku, że tutaj nie zmieniłam, nie wiem, jak to się kompletnie nazywa, ale tych tutaj części nie zmieniłam na czarny, ale nawet to uroczo wygląda sobie w takim trybie. Jakieś tutaj właśnie kwiatkami próbowałam wszystko zakryć, bo wiecie, jak nie wiecie, co zrobić, to kwiatkami zakrycie. Tu już mi niestety nie starczyło kwiatku, żeby wstawiać sobie tutaj pod te schodki, ponieważ takie wnęki brzydko wyglądają. No i cóż, teraz właśnie przejdę Wam, pokażę, na czym polega, nie oceniamy książki po okładce, ponieważ w środku niestety, jak widzicie, bida całkowita, bo funduszy już nie starczyło. I tak, no i ona ma tutaj, kupiła sobie podwójne łóżko, zaraz dowiemy się dlaczego.
Jak widzicie, też kupiłam sobie tutaj, to są akurat z modów szafki i powiem wam, że te szafki nie należą do najtańszych, bo za te dwie chyba dałam 800 simoleonów, jak nie więcej, więc no poszło dużo pieniędzy na to, na tutaj kuchenkę też troszkę zleciało. Jak widzicie, też wszystko jest w jednym kolorze pomalowane na razie, bo no funduszy nie starczyło i tyle. Odnośnie, moi drodzy, teraz jeszcze cutscenki. Jona właśnie tutaj sobie wybudowała to wszystko ładnie, powolutku. To się okazało, że po wybudowaniu przyszedł do niej Johnny, żeby świętować z nią właśnie to, że się ty gdzieś wprowadziła do lepszej hacjenty. Tylko Jonuś, wiesz co, ja już ci wezmę, żebyś tutaj coś mi robiła. Mam nadzieję, że się nie będzie bardzo zacinać, bo dzisiaj jakoś komputer się ze mną nie chce współpracować, ale to może możliwe jest... Oj, 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 proszę mi się tak nie zacinać. Może to być spowodowane tym, że ja go troszkę, wiecie, przemęczyłam, bo montowałam dla was około 10 odcinków, więc on działa mi od rana, ale mam nadzieję, że się nie będzie zacinać bardzo. Tak czy siak, Jona sobie tutaj będzie ogarniać się. I cóż, moi drodzy, jak widzieliście w tym w tej cutscence, no tutaj Jona z Zestem sobie zaszalili troszeczkę, ale wiecie, tak, tylko troszeczkę. A wiesz co, nawet się nie musisz kąpać, bo sobie na dworze tutaj poplewisz, pozbierasz i może ci się wszystko weźmie. Sprzedaj wszystko. Odchwaść teren. Co tutaj mamy? Szansa na bliźnięta? Uła, szczęście pierwsze, barabara. No, nie było twoje pierwsze, ale ze względów technicznych musiało być. Tak czy siak, moi drodzy, no... ja powiem wam tak, ja nie będę... Czy to lata? Jezus Maria, wydawało mi się, że tutaj wiecie, to lata. Oj, Jona, widzę, że się włosy zepsuły ci. Oh my god, ale wyglądasz okropnie. Wiecie co, ja chyba zastopuję i... A nie, dobra, naprawiło się. No, same się naprawiły, czemu by nie. I też widzicie, że jest późna godzina, no bo ona sobie tak później wstała. Ale dobra, bo widzicie, jestem roztrzepana, jak to zwykle bywa. Chciałam wam powiedzieć, że nie będę sprawdzać, czy ona jest w ciąży, ponieważ chcę, żeby to wyszło tak samo. Jeżeli do jutra mi nie przyjdzie powiadomienie żadne, no to wtedy zrobimy ten test, bo nie wiem, czy po jakimś czasie przyjdzie samo powiadomienie, czy jest i ona w ciąży, czy nie. Co prawda, i ona tak nieładnie trochę z osobą, z którą się nie jest w związku, ale no cóż, ja nie będę ci dyktować życia, sama tutaj za siebie odpowiadasz. Mam nadzieję, że dasz radę sobie ze wszystkim. Też widzę, że... O, chyba będę musiała, wiecie co, później zmienić te włosy, bo widzicie, z bliska są normalne, ale z daleka, uj, ci się robią już takie nie ten tegas, ale to już myślę, że jakoś przebolejemy chyba w tym odcinku. Przynajmniej musicie mi wybaczyć, bardzo was proszę o to. Dobra, weź tutaj sobie się wykąp jeszcze. Co prawda jest właśnie późna godzina i... myślę, że po prostu porobimy sobie takie rzeczorki na farmie. Ty, widzę, że jesteś wyspana, ale i tak się chciałabym położyć w miarę wcześnie. Buduj więź z pszczołami. Przebierz się w kombinezon. Może się przebierz, bo to się może źle skończyć, jak się nie przebierzesz. I jeszcze sobie sprawdzimy właśnie te kwiatki. A wiecie co? Ja zrobię takiego myka, że ja ci po prostu przebiorę. Jest zimno, więc ja cię wezmę z tego automatu, zmienię ci strój, żebym nie musiała, bo mnie na przykład denerwuje to, że masz takie włosy, a w tym momencie nie masz ich, więc... Znaczy masz normalne już. Tak właśnie, że chciałam powiedzieć, że ona sobie zapuściła włosy, no ale jak widać trochę jej się gdzieś tam skraszowały. Okej, zobaczymy, na czym polega. Najpierw miałaś założyć kombinezon? Nie kazałam ci zajrzeć do ula. Kazałam założyć kombinezon. A, dopiero teraz się przybierz kombinezon. Tym zasłonię cię. I teraz będziesz budować więź. Weź się tam wykąp. Też wiecie, ja podwyższyłam jeszcze bardziej rachunki, niż były podwyższone. Już... Jonka, weź się szybciej tam myjaj. Niby postawiłam, widzicie tutaj ten parawan, ale jak z tej strony się patrzy, to nie tak ją widać.
Napraw, wytrzyj. Czy ty się nie przebrałaś? No. Bardzo szybko ci rozgrywka działa, bo... Aj, Jezus Maria, myślałam, że już coś się z nim dzieje. No, jak widać, coś się powoli dzieje z nim, nie ten tegaz, ale... Okej, okay, wytrzyj. To czekaj, zwolnię cię, odzyskasz mi części. I tutaj zdejmij kombinację, sprzedawaj miód, zbierz miód może. O ile ci nic nie pogryzie. I później możesz sobie zdjąć ten kombinezon. Ewoluuj tutaj, co jest, ewoluuj. I czekajcie, i sobie teraz jeszcze weźmiemy, stwórz kompozycję, na przykład chryzantemy złociste. Nie, czekaj, a mamy jakiegoś kwiatka? Bo ja, widzicie, no ja latam, tutaj się nam już coś psuje. Jakie my kwiatki mamy? I czemu jest tak jasno, jak jest pierwsza w nocy? Halo, Simsy! Proszę mi tutaj nie odjanie pawlać. Ja mam na przykład dalię, coś tam, biały, nie doczytam teraz, żołmiętka, ale czekajcie, wszystko stokrotki, a na razie nie możesz, na razie możesz tylko takie, nie mamy żadnych z tych kwiatków, więc może, nie wiem, dzwoneczki wzięłam, czy co ja wzięłam? Chyba dzwoneczki wzięłam, no to na razie z dzwoneczków weź stwórz taką kompozycję, zobaczymy ile to będzie warte. Dzięki nowej umiejętności układania kompozycji z kwiatków może teraz przygotować kompozycje kwiatowe. Okej. Okay. Jestem z ciebie bardzo zadowolona. Chyba tam sobie trochę poskrzyczałaś. Tutaj wyrzucimy. I to też wyrzucimy. I Jona... Myślę, że to będzie czas, żeby się położyć spać, żebyś wcześniej mi troszkę wstała. A ile jest warty miód? 18. Kiepska jakość, bo kiepska, ale zawsze coś jest, żeby nie narzekać też. No, układasz kwiatki? Strasznie wielki jest ten stół. A przynajmniej na stojąco możesz sobie na spokojnie porobić. Albo nie, nie, ty jesteś chyba niższa właśnie. To też może być. Okej, okay, nie wiem, czy my płaciliśmy za to, że coś będziesz robić. Kiepska jakoś. No, jest kiepska, jak dopiero zaczynasz. No, nie dziwmy się. Też łóżko jest chyba o 2 punkty jakościowo lepsze. Tak mi się wydaje, przynajmniej z tego, co zapamiętam. Dobra, możesz się powoli tam budzić, jak się obudzisz. Na tym rowerze się da się jeździć? Da się jeździć na rowerze. Uła. No, widzicie. Sprzedaj wszystko mi, bo... Chociaż nie sprzedaj mi wszystko. Wiecie co? A idź tam i wszyscy. Chcę to zebrać, zbierz róże. Tutaj też zbierz mi to. Więcej tego nie mogę zebrać jeszcze, bo... Czego my tu jeszcze mamy 3 krzaczki? Tego jeszcze mamy 3 krzaczki. Zbierz. I później weź wszystko. Jona, sprzedaj później wszystko. Dosyć dużo kasy zarabiasz. I widzicie, ja już widzę, że ona jest w ciąży, bo leci jej wszystko bardzo szybko. No cóż, Jona, będziemy chyba musieli powoli powiedzieć twojemu kochasiowi, co się tutaj narobiło. Widzicie, tak bywa. Macie Simkę, a Simka robi co jej się tylko i wyłącznie wymarzy. A tak, ale ja osobiście też zapomniałam właśnie, że na tej parceli jest coś takiego jak szansa na dwojaczki, na bliźnięta. Ale szczerze mówiąc, mam nadzieję, że sama tutaj sobie nie będziesz miała bliźniąt, bo byłoby to ciężkie do ogarnięcia. Znowu ci zmienię soreczka strój, zmień strój. Tutaj na zimowe, no jest zimno. A tutaj widzę, że cię... O. Coś z butami dzieje. Coś jest nie tak z tymi modami teraz ostatnio u mnie. Ale sobie jakoś spróbuję to. Zastosuj środek na roztocza. Okej, okay, zastosuj jakiś tam środek. Weź, zbuduj więź. I co? I sprzedaj miód. Może tak zrobimy? Oj, oj.
Coś strasznie dużo jest tych pszczół, jakby nie było. Tutaj nie trzeba nic. Buduj więź z pszczołami. Niech już będzie, że zbierzesz ten miód. Też widzicie, właśnie ja tutaj im podłożyłam kwiatuszki. Nie wiem, czy to tak będzie działać, ale cóż. Wiesz co, moja droga? Chociaż nie musimy robić tego testu. Poczekamy sobie, aż samo nam wyskoczy. Może wyskoczy, że jesteś w ciąży. Zobaczymy zresztą to. Po prostu. A w międzyczasie... Okej. Okay. Chodź sobie spróbuj jeszcze zrobić z tych kwiatków. Tym razem może stokrotkę weź. Mamy stokrotki. Weź z trzech stokrotek zrób. Rachunki. O, tutaj są jeszcze wcześniejsze z ryb, nie ryb. Wezmę, wiecie, to wszystko usuniemy. Będziemy mieli więcej miejsca. Ty sobie tutaj rób, co masz robić. Ja też powoli widzę, że oczywiście odcinek nam się przedłuża, ale chyba jesteście do tego przyzwyczajeni już powoli, bo ze mną odcinków krótkich oczywiście nie ma. Zebraliśmy te kwiatki też. Tulipany, róże. Z róży chyba jeszcze na razie nie możesz nic zrobić. Pomidor mamy. A nie zebraliśmy kwiatków, moi drodzy. My przecież te kwiatki wzięliśmy z opakowań. Nie wiem, gdzie mam warzywa. Chociaż wiecie, pomidor to jest rzecz sporna. Ale wiecie co, na razie sobie tutaj to ciapnę. Mandragory na pewno mamy. Jak będę tak najeżdżać, oczywiście, że jak będę najeżdżać, to mi się nic nie będzie pokazywało. Ale czekajcie. A teraz też mi się nic nie będzie pokazywało. Dobra, co najwyżej ewentualnie później zrobię czystki, tak zwane. Róży też mogliśmy nie mieć. Przynajmniej mi nie kojarzę, żebyśmy mieli. A na razie niech... A idź tam i wszyscy. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj też mamy... szumiętka, ale to chyba mieliśmy. Lwia paszcza też mi się wydaje, że mamy. Szałwie też raczej mamy. Groszek też, marchewki, marchewka, to nie będzie marchewa? To mi się wydaje, że będzie marchewa. Ale wiecie, mi to się może wydawać tak wiele rzeczy. Wiecie co? Oj, oczywiście musi być ścina, bo zawsze akurat przy budowaniu się ścina. Chciałabym ci wziąć tutaj troszkę tych roślinek. Kwiaty, owoce farmera. Najbardziej tym by mi się spodobały z dwie, trzy paczki tego. Warzyw też możemy. Ziół może nie. Wiosenne rośliny jeszcze moglibyśmy sobie przygruchać. Oprócz wiosennych, zimowe mogą też w sumie być. O Jezu, to i tyle kosztuje? Jesienne i letnie. Dobra, niech będzie. Troszkę się z kasy... troszkę mi kasy ubyło. Otwórz, otwórz. Teraz muszę na wszystko klikać oczywiście. Okej, okay, ale zaraz sobie zobaczymy, jakie nam tutaj właśnie roślinki nowe. O ile będę zauważył, że są coś nowego. Nie... No, podejść też możesz. I teraz tak. Weź to wszystko, zasiej. Wiem, że dzisiaj będzie taki odcinek bardziej nudnawy, ale... znaczy nudnawy, no. Nasza Jona sobie tutaj figla zrobiła i będzie miała prawdopodobnie bachorka. Oj, tutaj jakieś... jakieś inne kwiatkowo się nam zrobiło. Dwa... Nowy poziom ogrodnictwa. Bardzo mnie to cieszy. Zimniaków, pyrków chyba nie mieliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że pyrów nie mieliśmy. Dwa, trzy pyry bardzo. Truskawek też na 100% nie mieliśmy jeszcze. Przynajmniej ja nie pamiętam. Kolejny, krokus. Krokusów też raczej nie mieliśmy. Tutaj już to mieliśmy. Papryki, papryki też nie mieliśmy. Moi drodzy, nareszcie zaczynamy coś mieć w tym ogródku. Szpinak, szpinaku chyba też nie mieliśmy. Jabłoń mamy i winogrona mamy i bananowy, co mamy? Bananowiec, chyba bananowiec się mówi.
Tak mi się przynajmniej wydaje. No i dobra, i ona, bardzo piękny bałagan, bardzo piękny. Jak ja się cieszę z tego bałaganu, który mi tutaj robisz, to nawet nie będę mówić, podlewaj calutki teren. To można by nawieźć, ale już powiedzmy, że będę nawozić to ze wszystkimi, jak wszystko się już, jak wszystko będzie oczekiwało ode mnie nawożenia. Też chyba już mamy połowę. Jak to nie mamy połowy? A, bo już nam się lato zaczęło, czyli moi drodzy, zmieniliśmy już porę roku, czy mi się wydaje? Nie. Nie, mamy wiosnę, dzień 17 z 28. A dobra, nie, bo to nam się, jak się po tygodniu nam usuwa. Dobra, przepraszam, nie było tematu. A tutaj widzę, że... Przyszłeś stary i sobie poszedłeś? No, widzicie, jaki ma do nas stosunek nasz partner obecny, chociaż nie wiem, czy mogę go nazwać partnerem, bo to mogło być ciężko. Tak czy siak, Jona, weź, że jeszcze tutaj wszystko porób szybciutko, tak śmigaj. Tylko nie, patrzcie, śmigaj, śmigaj. I później, o, tutaj zrobiłaś nam te kwiatki. Możemy sobie te kwiatki tutaj położyć na tym stoliku? Możemy? Będą przynajmniej... Ale inną mańkę chcę. Dobra, na razie niech będzie tak. A. O, moi drodzy. I jest powiadomienie. Ja we dwoje. Moja kochana, czemu żeś się mi zacięła? Otwórz. Weź porcję, zjedz coś. O Jezus Maria, wszystko jest na nie, jak widzę tutaj. Chyba nam się kobita zaczęła denerwować. I cóż, moi drodzy, będziemy mieli bachorka, tylko troszkę nie mamy miejsca na bachora i nie mamy pieniędzy, nie mamy czasu, więc myślę, że Jona wieczorem się uda do Zesta i mu oznajmi to, co się tutaj dzieje i co on tutaj zrobił z nią razem, bo no cóż, pieniędzy by się zawsze przydało. I może poprosimy Zesta o to, żeby się do nas wprowadził. O, Zest sobie akurat przyszedł. Ja we dwoje. Czekaj, ty się najpierw wykąp i jeszcze zanim sobie z nim pogadasz, to chciałabym, żebyś podlała calutki mi teren tutaj. Zanim z nim będziesz rozmawiał. No nie idź! Oh my godness! Panie Zeście! W sumie Jona Zest wyglądałoby to po prostu, znaczy brzmiałoby to nawet okej. Ciekawa jestem, jak będą wyglądać dzieciorki ich. Zobaczymy to. Tak czy siak, moi drodzy, no wejrzy, proszę cię, na sam koniec chociaż, o właśnie. Czyli już się brzuszek zaczął robić, już jej się, patrzcie, brzuszek zaczął robić, z tą bluzką wygląda śmiesznie. Tak czy siak, moi drodzy, na tym bym skończyła ten odcinek. Ja tutaj z naszą Joną pójdę oczywiście do Zesta i mu oznajmię, że mógłby coś działać w naszym kierunku, ponieważ nasza Jona za krótki okres czasu powie mu, pokaże mu dziecko w sumie. Będzie drugi trymestr za 17 godzin, chyba są 3 trymestry, czyli nie następnego dnia, tylko za 2 dni urodzi nam się dzidziuś. No zobaczymy po prostu, jak to będzie tutaj wszystko wyglądało. A tutaj nie dosadziłaś dwóch. Jonkuś. Weź się troszkę ogarnij, kobito. Wiem, że ja jestem nieogarnięta, ale ty mogłabyś być ogarnięta. I też nie wiem, jak to jest, że... Czy to jest tak, że na pewno urodzi nam się syrena, czy może, moi drodzy, będzie tak, że to jest jakiś tam procent, że ta syrena się urodzi, więc też nie wiem, jak to będzie wyglądało. Tak czy siak, moi drodzy, bardzo dziękuję wam za ten odcinek, mam nadzieję, że on się wam podobał. Jak widzicie, nowy dom i nowe dziecko będzie za niedługo w tym domu. Też, o moja droga, a ty widzę, że wampiry zaczynają przychodzić. Automatyczne wszystkie światła, bo nie chcemy zbankrutować. I cóż, moi drodzy, jeżeli ten odcinek wam się podobał, zapraszam do komentowania, zostawienia łapki w górę. Zapraszam też oczywiście do zostawienia subskrypcji, żebyście byli ze wszystkim na bieżąco. I cóż, jeżeli tutaj właśnie podoba wam się ze mną granie, w sumie oglądanie mnie, jest mi bardzo miło. I do następnego odcinka zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, jak tu z naszą Joną wszystko będzie, bo widać, że jest chyba trochę zdenerwowana tym, że
jest już w drodze dziś. Tak czy siak, do następnego. Pa, pa!